Cześć, chciałbym Wam przedstawić jeden z moich ulubionych przyponów. Jest to przypon do łowienia na kulki tonące oraz bałwanki. Jest to klasyczny kaderik na miękkiej plecionce. Do tego przyponu użyję plecionki Super Snake FS, haczyka XC5 numer 2, obciążnika Downforce Sinkers i na zakończenie zestawu rurka antysplątaniowa. Wiązanie przyponu zaczniemy od zrobienia petelki na włosie. Następnie montujemy naszą przynętę. W tym przypadku będzie to bałwanek. Ustalamy długość włosa od przynęty od haczyka. Oplatamy dwa razy. Przekładamy włos na drugą stronę. I kolejne koło trzy owinięcia. Teraz ustalamy mniej więcej długość naszego przyponu. Ja używam długich przyponów, około 35 cm. I powrót do oczka. Żeby lepiej wypozycjonować ten haczyk do wbijania się w te skryby, dołożymy tutaj jeszcze dociążeniem. Stawiamy dociążenie gdzieś około 4-5 cm od haczyka. Przynęta ma dużo swobody przy pobieraniu przez rybę. Haczyk jest praktycznie niewyczuwalny dopiero w momencie zastania przynęty. To wszystko nam świetnie zadziała. Przypon kończymy pętelką do szybkozłączki. I oczywiście rurką antysplątaniową. Tak to wygląda. Jest to taka alternatywa dla osób, które nie lubią używać długich włosów. W praktyce, jeśli mielibyśmy tutaj jakieś oczko, to ten włos byłby dość krótki. Jednak ten sposób wiązania daje więcej swobody przynęcie i bardzo często jest to bardzo skuteczne.